Szanowni, krótkie podsumowanie dzisiejszego spotkania. Wszystkie zadania pochodzą z serii publikowanej na Facebooku pod nazwą Facebookowe Kółko Olimpiady Matematycznej Juniorów. Dzisiejsze zadania pochodzą zarówno z tej najnowszej serii, jak i z serii poprzedniej. No i przygotowałem 4 zadania, zobaczymy, czy się uda wszystkie zrobić. Pierwsze 2 zadania wymagają świadomości pewnego twierdzenia, które mówi, że w trójkącie najdłuższy bok leży naprzeciw kąta o największej mierze. No, intuicyjnie to jest łatwo sobie to wyobrazić. Ja tutaj mam link do zasobów edukacyjnych, gdzie ten temat jest omówiony, i ja załączę ten link wysyłając wam to streszczenie. No ale mamy tutaj trójkąt 40, 60 i 80, no i naprzeciwko największego kąta 80 stopni leży najdłuższy bok. I na odwrót, naprzeciwko najdłuższego boku leży największy kąt. Więc wiedząc to, dość łatwo można rozwiązać to zadanie. Ono brzmi w ten sposób. Teraz muszę się przenieść tutaj. Mamy zbiór punktów na płaszczyźnie takich, że każdy z tych punktów jest środkiem odcinka o końcach w pewnych 2 punktach z tego samego zbioru. Tak, on składa się z samych punktów będących środkami odcinków utworzonych, którego końcami są inne punkty z tego zbioru. No i trzeba udowodnić, że S jest zbiorem nieskończonym, czyli zawiera nieskończenie elementów, że zbiór o takich własnościach musi zawierać nieskończenie wiele elementów. No i załóżmy, że zawiera skończoną liczbę elementów, w takim razie wybierzmy sobie z S 2 punkty takie, że odcinek je łączący jest najdłuższy ze wszystkich odcinków łączących parę punktów S. No ale z drugiej strony ten odcinek ma tę własność, że no, punkt B tego odcinka jest środkiem jakiegoś innego odcinka. No, nazwijmy ten odcinek C i D i utwórzmy sobie trójkąt C, A, D. No, mamy 3 punkty, te 2 końce odcinka, którego środkiem jest punkt B i punkt A. Więc możemy utworzyć sobie taki trójkąt. No i teraz zauważcie, że kąty ABD i ABC są dopełniające. Tak? To znaczy, dobrze powiedziałem, dopełniające? Czy nie dopełniającymi, a przyległymi? Więc ich suma wynosi 180 stopni, no ale są 2, więc jeden musi mieć większy bądź równy 90 stopniom, tak? No na tym rysunku ten kąt rozwarty to jest kąt alfa. No ale jeżeli tak, to naprzeciwko kąta alfa leży najdłuższy bok trójkąta ADB. No ale to jest sprzeczność, bo najdłuższym odcinkiem łączącym 2 punkty w tym zbiorze był odcinek AB. No, ta sprzeczność zaprzecza przyjętym przez nas założeniom. No, któremu założeniu zaprzecza? No, temu, że S zawiera skończoną liczbę elementów. Więc zbiór o takiej własności nie może zawierać skończonej liczby elementów. Drugie zadanie podobne. Mamy n punktów w przestrzeni, co najmniej 3, i mamy udowodnić, że spośród nich można wybrać takie 2 punkty AB, że dla dowolnego innego punktu C z tego zbioru kąty, w którym jednym z wierzchołków jest albo punkt A, albo punkt B, są ostre. No, wybierzmy w takim razie podobnie z tego zbioru punktów, tym razem jest ich n, 2 takie, które odcinek łączący je jest najdłuższy. No, gdyby komuś przyszło do głowy, że może się 2 takie odcinki znajdą,
no to wybierzmy jeden z nich po prostu. No i teraz dla dowolnego innego punktu C w trójkącie CAB, przy okazji dowolne trzy punkty, nawet jeżeli są ułożone w przestrzeni, to leżą na jednej płaszczyźnie i można je utożsamić z wierzchołkami trójkąta. Punkt C leży naprzeciwko najdłuższego boku, no bo odcinek AB był najdłuższy, tak? Więc odcinek AC i odcinek BC są krótsze, tak? Więc to naprzeciwko wierzchołka C leży najdłuższy w tym trójkącie bok AB. No a to znaczy, że kąt ACB, ten, którego wierzchołek znajduje się w punkcie C, ma największą miarę. No, z drugiej strony w dowolnym trójkącie tylko jeden kąt może być rozwarty, więc ponieważ suma wszystkich kątów jest równa 180, w związku z tym dwa pozostałe, już niezależnie od tego, czy kąt ACB jest ostry, czy rozwarty, czy prosty, to te dwa kąty o wierzchołkach w punktach A i o wierzchołkach w punktach A i B muszą być kątami ostrymi. No, można sobie to też narysować, ale argument jest, wydaje mi się, stosunkowo prosty. Kolejne zadanie z tej przygotowawczej serii do Ligi w tym tygodniu. To jest zadanie, które opiera się na sposobie myślenia, o którym mówiliśmy, o wciskaniu liczby pomiędzy kwadraty kolejnych liczb całkowitych, o próbie wciskania liczby pomiędzy kwadraty kolejnych liczb całkowitych. No oczywiście takiej liczby, nawet jeżeli da się ją tam wcisnąć, to ona nie może być liczbą całkowitą, bo pomiędzy kwadratami dwóch kolejnych liczb całkowitych nie ma już kwadratu trzeciej liczby całkowitej. No i mamy udowodnić, że nie istnieje taka liczba dodatnia n całkowita, że takie wyrażenie n kwadrat plus 9n plus 20 jest kwadratem liczby całkowitej. No i to zadanie ma nas nauczyć tego, że no nie zawsze trzeba myśleć o n i n plus 1, o n kwadrat i n plus 1 do kwadratu, tak? W tym przypadku n kwadrat plus 9n plus 20, no tu jest n kwadrat, tu warto popatrzeć na ten czynnik, to jest, jeśli to jest n plus k do kwadratu, no to jest 2k, 2kn, podwojony iloczyn pierwszego wyrazu przez drugi, no to najbliżej tu będzie 8n, tak? Czyli 8n, czyli n plus 4 do kwadratu. No i rzeczywiście, tak? Żeby dostać n plus 4 do kwadratu, to trzeba od tego wyrażenia odjąć n plus 4. Właśnie. Dostanie się takie wyrażenie, no, od którego to będzie większe, bo żeby otrzymać n plus 4 do kwadratu, od niego trzeba było coś odjąć, no ale z kolei mniejsze zdecydowanie od n plus 5 do kwadratu, no bo żeby otrzymać n plus 5 do kwadratu, no to trzeba tutaj dodać n plus 5, tak? No a pomiędzy kwadraty n, liczby n plus 4 i liczby n plus 5 nie da się wcisnąć kwadratu żadnej liczby, innej liczby całkowitej, więc nie istnieje taka liczba n, dla której to mogłoby być kwadratem liczby całkowitej. No i w końcu ostatnie zadanie, moim zdaniem najciekawsze ze względu na w pewnym sensie niestandardowe rozumowanie. No, dane są takie dodatnie liczby całkowite x i y, że liczba k, która jest ilorazem tych dwóch wyrażeń, w liczniku i w mianowniku, jest całkowita. No i trzeba udowodnić, że jeśli takie k istnieje, no to musi być większe równe od 3. No, sprawdźmy może, że jest to liczba dodatnia. No ale to jest łatwo sprawdzić, bo x plus 1 do kwadratu jest mniejsze niż to, co jest tutaj w mianowniku. Więc ta liczba k jest, jeśli weźmiemy mniejszy, przepraszam, w liczniku, jeżeli weźmiemy mniejszy licznik, to dostaniemy coś, co jest mniejsze, więc to k jest większe od ilorazu x plus 1 do kwadratu przez y do kwadratu, to jest iloraz dwóch liczb dodatnich, bo kwadratów, w związku z tym k musi być dodatnia. No i jeżeli mamy pokazać, że k jest większa od 3, to
zamiast filozofować, można po prostu zobaczyć, czy da się wykluczyć przypadki k równe 1 i k równe 2. No, okazuje się, że się da i to bardzo prosto, no bo jeżeli k równa się 1, to spójrzcie tam, właśnie mamy ten rozwój technologii polegający na tym, że nie da się teraz tego podnieść do góry. Momencik, ja zatrzymam film i spróbuję go. Nie, to się nie da też zrobić. No dobrze, jeżeli k równa się 1, to dostajemy takie równanie, że y kwadrat równa się x kwadrat plus 3x plus 1. No ale x kwadrat plus 3x plus 1, czyli to y kwadrat domniemane, to jest większe niż x kwadrat plus 2x plus 1, czyli x plus 1 do kwadratu, a mniejsze niż x kwadrat plus 4x plus 4, czyli x plus 2 do kwadratu. No to y kwadrat nie może być kwadratem liczby całkowitej, a y miał być liczbą całkowitą, więc x, więc k nie może być równe 1. No a jeżeli k jest równe 2, to mamy taką niespodziankę, jeśli chodzi o rozumowanie, no bo mamy takie równanie. No i jeżeli tu się pojawiła dwójka, to aż się prosi, żeby rozważać parzystość. Aż się prosi, żeby rozważać parzystość, no to prawa strona jest liczbą parzystą, a lewa strona, no bo dwójka mnoży, prawda? A lewa strona, no jeśli x jest parzyste, to x kwadrat jest parzyste, 3x też jest parzyste, a 1 jest nieparzyste, czyli mamy sumę dwóch liczb parzystych i nieparzystych, czyli liczbę nieparzystą, sprzeczność. A jeżeli x jest nieparzyste, to mamy sumę dwóch liczb nieparzystych, wprawdzie jest to liczba parzysta, ale plus 1, czyli znowu liczbę nieparzystą, więc znowu sprzeczność. Innymi słowy, k nie może być równe 2. No więc udowodniliśmy, że k nie może być równe ani, jest dodatnią liczbą, która nie może być równa ani 1, ani 2. No to jeżeli to ma być liczba całkowita, to może być tylko większa równa 3 i to należało udowodnić.